Phishing to forma oszustwa internetowego, w której przestępcy podszywają się pod zaufane instytucje lub osoby, aby wyłudzić poufne informacje, takie jak dane logowania, numery kart kredytowych czy informacje osobowe. Jest to jedna z najczęściej stosowanych metod przez cyberprzestępców, ponieważ opiera się na manipulowaniu zaufaniem ofiar i wykorzystuje ich często ograniczoną wiedzę na temat zabezpieczeń cyfrowych. Phishing może przybierać różne formy. Najbardziej znana to fałszywe e-maile, które na pierwszy rzut oka wydają się być od legalnych nadawców, takich jak banki, firmy technologiczne czy popularne platformy handlowe. E-maile te często zawierają linki prowadzące do fałszywych stron internetowych, które są niemal identyczne z prawdziwymi, co skłania użytkowników do przekazywania swoich informacji przestępcom, myśląc, że aktualizują swoje dane czy potwierdzają tożsamość. Inną popularną techniką jest phishing za pośrednictwem SMS-ów, znanych jako smishing. Oszuści wysyłają wiadomości tekstowe, które mogą zawierać alarmujące wiadomości o rzekomym problemie z kontem bankowym ofiary lub link do pilnej aktualizacji oprogramowania. Podobnie jak w przypadku fałszywych e-maili, linki te prowadzą do złośliwych stron internetowych. Fałszywe strony internetowe to kolejne narzędzie w arsenale phishingowym. Cyberprzestępcy tworzą kopie stron internetowych, znanych marek, banków, sklepów internetowych czy serwisów społecznościowych, zachęcając ofiary do wprowadzania swoich danych osobowych. Te strony są często promowane przez fałszywe reklamy lub wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania, co zwiększa ich pozorną autentyczność. Zrozumienie, jak działają te metody, jest kluczowe, aby skutecznie się przed nimi bronić i chronić. W coraz bardziej cyfrowym świecie nie jest to zadanie proste. Analiza konkretnych przypadków phishingu jest nie tylko pouczająca, ale i niezbędna, aby zrozumieć, jak te oszustwa ewoluują i adaptują się do zmieniającego się środowiska cyfrowego. Przykładem może być incydent z 2020 roku, kiedy to pracownicy dużej międzynarodowej korporacji otrzymali e-maile wydające się pochodzić od ich działu kadr. E-maile te informowały o zmianach w polityce prywatności firmy i wymagały potwierdzenia przez kliknięcie w link prowadzący do zewnętrznej strony. Strona ta była jednak misternie zaprojektowanym fałszywym portalem, który kradł dane oraz pieniądze. Błąd, który popełnili pracownicy, polegał na braku weryfikacji wiarygodności wiadomości poprzez bezpośredni kontakt z działem HR. Inny przykład to oszustwo, które rozprzestrzeniało się poprzez SMS-y, informujące odbiorców o rzekomej paczce czekającej na odbiór, a link wiadomości prowadził oczywiście do strony, która wykradała nasze dane osobowe lub też środki finansowe. Tutaj kluczowym błędem było niezweryfikowanie wiarygodności SMS-a poprzez kontakt bezpośrednio z firmą kurierską. Podobne metody były stosowane w atakach skierowanych na użytkowników popularnych platform społecznościowych, gdzie cyberprzestępcy wysyłali fałszywe powiadomienia o problemach z bezpieczeństwem konta. Ofiary, pragnąc szybko rozwiązać problem, klikały w podane linki i wprowadzały swoje dane na stronach, które wyglądały jak autentyczne, ale w rzeczywistości były to pułapki. Te przypadki pokazują, jak istotne jest podnoszenie świadomości na temat metod działania oszustów i konsekwentne stosowanie zasad bezpieczeństwa. Najczęstszym błędem, który pozwala phishingowi na skuteczność, jest brak odpowiedzialnej ostrożności i szybkie reagowanie na komunikaty wywierające presję bez dodatkowego sprawdzania ich pochodzenia i wiarygodności. Dlatego też wzmocnienie naszej cyfrowej czujności i edukacja w zakresie bezpieczeństwa są kluczowe w obronie przed coraz bardziej zaawansowanymi atakami phishingowymi. Pamiętaj, że to Twoja czujność i wiedza są najskuteczniejszą bronią przeciwko phishingowi. Zawsze sprawdzaj źródło każdej otrzymywanej wiadomości. Unikaj klikania w podejrzane linki i nie udostępniaj swoich danych osobowych bez pewności, że strona lub nadawca są autentyczni. Edukuj się i bądź na bieżąco z metodami stosowanymi przez oszustów, aby skutecznie chronić swoje dane i tożsamość w cyfrowym świecie. Twoje bezpieczeństwo zależy od Ciebie.